Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarze z cyklu Prawo, Podatki i IT. Z tej strony Jędrzej Jażdżyk z Hogarta i Jan Czerwiński, DZP. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Proszę Państwa, dzisiaj z cyklu naszych webinarów wracamy troszeczkę do ewidencji akcyzowych. Głównie po to, żeby zrobić update wraz z nowym rokiem, zerknąć, cóż tutaj się wydarzyło ostatnimi czasy. Wiemy, że w grudniu pojawiło się rozporządzenie, więc głównie o nim dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć. Oczywiście przy okazji webinaru, jak to z cyklu Prawo, Podatki IT, to też wspomnimy czy uzupełnimy te informacje o to, jaki jest stan aplikacji Hogart Ewidencje Akcyzowe, w tym też Hogart Ewidencik, nasze najnowsze i najmniejsze, powiedzmy sobie, dziecko z cyklu ewidencji akcyzowych. Ten webinar będzie już też w tym takim nowym charakterze, czyli Janek będzie mówił o tej części prawnej, a ja gdzieś tam będę się starał trochę wtrącić i uzupełnić, żeby to było spójne i żeby było widać bezpośrednie przełożenie prawa na rozwiązania informatyczne. Dobrze. Dwa słowa tytułem wstępu. Widzę, że mamy tutaj nowe osoby. W związku z tym też tytułem wstępu dwa słowa o mnie i o firmie, którą reprezentuję. Tak jak wspominałem, nazywam się Jędrzej Jażdżyk, reprezentuję firmę Hogart. Hogart na rynku jest lat 30, albo już lepiej z okładem. No i generalnie zajmuje się technologiami informatycznymi jakby od samego początku istnienia spółki. To, co ważne, to to, że jakby cała historia firmy rozpoczęła się od systemów finansowo-księgowych, od modułów ERP tak zwanych. Przez lata spółka się rozwijała i dokładała kolejne technologie, takie jak obieg dokumentów, który jest jakby częścią immanentną każdego systemu ERP i obiegu dokumentów, procedur w przedsiębiorstwie. Również wdrażaliśmy i wdrażamy technologię BI, czyli różnego rodzaju pakiety sprawozdawcze i raportowe. No to też jest jakby częścią modułów finansowych. Bez tego no, każda spółka raportuje, mówiąc krótko. Natomiast ponieważ ta polska legislacja bardzo mocno fluktuowała, zmieniała się, mamy JPK-i, mamy ewidencje akcyzowe, mamy sprawozdania, mamy SMOPLA dla branży farmaceutycznej i tak dalej, no to musieliśmy siłą rzeczy wiele robić dostosowań, wiele dodatkowych modułów, z tego nam powstało szereg rozwiązań. Najpierw stworzyliśmy tak zwaną platformę wymiany danych Hogart, czyli Hogart Data Transformation Platform, a na bazie tej platformy cały szereg rozwiązań i dedykowanych modułów, no, które właśnie wprost odpowiadają na te potrzeby legislacyjne, jakie się w Polsce znajdują. Oczywiście dzisiejszy świat bez automatyzacji nie istnieje, więc ten temat również nam towarzyszy od samego początku, no może od początku spółki nie, wtedy wiadomo, że bardziej skupialiśmy się, czy w ogóle kraj, czy państwo skupiało się na tym, żeby te nowe technologie systemów ERP finansowo-księgowych wdrożyć, natomiast siłą rzeczy w kolejnych etapach następowała coraz większa automatyzacja, w szczególności chociażby w rozpoznawaniu wyciągów bankowych, czy też właśnie pewnej automatyzacji w zakresie księgowania dokumentów różnego rodzaju, podpowiadania różnego rodzaju, kodyfikacji itd., itd. Oczywiście jesteśmy kierownikami projektów, prowadzimy projekty informatyczne również czasami na zlecenie dla klientów. Świadczymy wsparcie serwisowe dla naszych klientów, jeśli chodzi o ich infrastrukturę, ale również jeśli chodzi o tą część finansowo-księgową, to specjalizowaliśmy się i specjalizujemy w modułach do planowania i budżetowania. Mówimy tu o takich sprawozdaniach finansowych prognozowanych na najbliższy rok, 3-5 lat. Do tego też są specjalistyczne narzędzia. To tyle, jeśli chodzi o takie krótkie wprowadzenie do technologii, którymi się zajmuje Hogart. Tak jak wspominałem, 30 lat doświadczenia. Tutaj tak naprawdę też
dużej części są cechy wspólne pomiędzy właśnie Hogarthem i DZP, stąd też zresztą ta nasza współpraca, bo jednak firmy mają wiele podobieństw, jeśli chodzi właśnie o chociażby stabilność na rynku, jeśli chodzi o kadrę doświadczoną i tak dalej. My możemy się pochwalić, że mamy tysiące wdrożeń. Oczywiście o tej wykwalifikowanej kadrze wspominałem. To, co istotne, to to, że w większości przypadków, znaczy w większości właściwie, to nie zatrudniamy w ogóle studentów, a może tak. Mamy ludzi z doświadczeniem. Średnie doświadczenie to jest około 6-7 lat u nas. Oczywiście są ludzie, którzy mają nieco mniej tego doświadczenia, ale raczej jest to zdecydowana mniejszość w naszej firmie, więc skupiamy raczej grupę specjalistów i ekspertów. No i tak jak wspomnieliśmy, oczywiście zajmujemy się różnego rodzaju technologiami, bardzo dużo modułów specjalistycznych, KSeF, ewidencje akcyzowe, workflow, także to są nasze specjalizacje. Po prawej stronie kilka logo naszych klientów, to tak naprawdę, żeby pewien przekrój czy pogląd dać Państwu, natomiast obecnie mamy aktywnych klientów kilkuset. Tak jak wspominałem, jeśli chodzi o te nasze moduły, już to nadmieniałem, KSeF, akcyza, opłata cukrowa, małpkowa, JPK, sprawozdania, deklaracje smog i tak dalej, więc nie będę tutaj już przedłużał i przymęczał tym, aczkolwiek to istotne, żeby to co najmniej Państwu pokazać, żebyście Państwo mieli tego świadomość, czym się specjalizujemy. I oddaję tym samym głos Jankowi, który parę słów powie o DZP, potem już przejdziemy do meritum. I w tej części prawnej, tak jak mówię, będą pewne momenty, fragmenty, w których ja będę uzupełniał tę część prawną o wstawki dotyczące naszego rozwiązania i naszych modułów. Na koniec też jeszcze powiem troszkę więcej o ewidenciku i tym samym wówczas dobrniemy do końca naszego webinaru. Także Janku, oddaję Ci głos, żeby nie przedłużać. Dzięki, Jędrzej. Tak, no podobnie jak Hogarth 30 lat na rynku w zeszłym roku to było te 30 lat, w tym roku będzie 31, ale jeszcze nie dojechaliśmy do naszych urodzin 31, stąd 30 na prezentacji. Ponad 200 prawników z licznych specjalizacji, 3 lokalizacje, aby dostarczyć usługi osobiście w tych kilku polskich miastach. Liczne rekomendacje, ale w tym wypadku chciałbym się skupić na tych 9 praktykach i ponad 40 specjalizacjach, bo to jest to, co często pada w rozmowach z klientami, że po to do nas przychodzą, żeby dostać doradztwo obejmujące różne perspektywy. Dopiero co skończyłem pracę nad tematem obejmującym akurat doradztwo środowiskowe w zakresie obrotu odpadami i VAT w bardzo szczególnej sytuacji faktycznej. Aktualnie pracuję nad tematem, gdzie mamy zbieg regulacji VAT-owskich, akcyzowych i prawa energetycznego i również mamy prawników w tym zakresie. Także potrafimy i wręcz specjalizujemy się w doradztwie w sprawach po pierwsze trudnych, po drugie takich, które łączą czy wymagają połączenia perspektywy różnych regulacji, tak aby móc klientowi dostarczyć poradę skrojoną raz do jego potrzeb biznesowych, dwa uwzględniającą różne perspektywy. Przecież wszyscy mamy świadomość, że bywa tak, że regulacje z jednego obszaru są wręcz niespójne, czasem wręcz sprzeczne z regulacjami w innym obszarze, mimo że jest to jeden system prawa i racjonalny przedsiębiorca oczekiwałby, że państwo zadba o to, żeby te regulacje były spójne. Często tak się nie dzieje i wtedy siadamy do takiego problemu i z prawnikami z innych zespołów rozstrzygamy wątpliwości, budujemy argumentację tak, żeby dostarczyć dobre rozwiązanie dla klienta. Jeśli chodzi o praktykę podatkową, to mamy w tym roku będzie 14 lat już praktyki podatkowej w ramach DZP. Od 2010 działamy. Od początku, od roku 2010 jestem na pokładzie DZP i zajmuję się częścią z tych obszarów, o których tutaj jest mowa. Ponieważ kancelaria
jest kancelarią prawną zajmującą się w dużej mierze transakcjami, restrukturyzacjami, to i dział zespół podatkowy, praktyka podatkowa jest specjalistą, wyspecjalizowana w tym obszarze zagadnień. Także doradztwo transakcyjne i restrukturyzacyjne, doradztwo sukcesyjne, to jest, można powiedzieć, jeden z filarów naszego doradztwa. Drugi filar to postępowania sporne od etapu czynności sprawdzających, od etapu zwrotu VAT w sprawach trudniejszych, przez kontrole podatkowe, przez kontrole celno-skarbowe w różnych podatkach, aż po doradztwo na etapie i reprezentację klientów przed sądami administracyjnymi, czy także choćby i pisanie skarg do Komisji Europejskiej. Jedna z takich skarg przyniosła sprawę Komisji Europejskiej przeciwko państwu polskiemu. Więc także również takie niestandardowe ścieżki doradztwa dla klientów mamy przetarte. Trzeci filar naszego doradztwa to po prostu bieżące doradztwo na rzecz naszych klientów. W tym wypadku jest to doradztwo w zakresie cen transferowych, jest to doradztwo w zakresie raportowania schematów podatkowych, tworzenie umów, opiniowanie i tworzenie procedur, rozstrzyganie takich bieżących problemów dnia codziennego w sytuacjach problematycznych dla klientów, czy doradztwo, to też czasami jest to doradztwo bieżące, czasami jest to powiązane z postępowaniami, czyli kwestie KKS-u i wsparcia klientów, czy to już w postępowaniu, które zostało wszczęte, czy też doradztwo na takim etapie, można powiedzieć, przedkontrolnym, ułożenie stosunków w ramach podmiotu gospodarczego, tak aby kanalizować odpowiedzialność, potencjalną odpowiedzialność na gruncie kodeksu karnego skarbowego. I wreszcie słowo o mnie. Ja od początku swojej kariery zajmuję się VAT-em. W pewnym momencie doszło do tego akcyza i już wiele lat temu się poświęcam. Jeden z powodów, dla którego dobrze nam się współpracuje z Jędrzejem, z firmą Hogarth, to, że jestem osobiście zainteresowany cyfryzacją, a ponieważ podatki są tym jednym z poligonów doświadczalnych państwa, które wdraża cyfryzację szerokim strumieniem, no to naturalne było nawiązanie takiej współpracy jak nasza. Także doradzamy klientom w zakresie tego, czy coś na przykład podlega lub nie podlega raportowaniu akcyzowemu, czy kwestia prowadzenia ewidencji, obowiązku tego, weryfikujemy takie sytuacje, analizujemy, czy jakieś czynności podlegają pod zwolnienia lub stawkę zero, jakie są do tego wymogi formalne, występujemy w imieniu klientów o VIA, żeby ustalić, czy mamy do czynienia z wyrobem akcyzowym, czy nie. Klasyfikujemy na gruncie statystyki publicznej. Tu jest akurat taki obszar, który jest przydatny, czy ta wiedza i umiejętności, jak to prowadzić, jak budować argumentację dla klasyfikacji statystycznej, przydaje się zarówno na gruncie akcyzy, ale także na gruncie cła przy taryfikacji celnej, jak i przy VAT-ie na potrzeby definiowania chociażby stawek VAT. To, w czym jeszcze się odnajduję, to jest opieka klienta, tak? Taki account manager, można powiedzieć, czyli po prostu dbanie o to, żeby różne tematy, różni prawnicy czy doradcy podatkowi dostarczali, dowozili klientowi w sposób dla niego satysfakcjonujący, terminowy i jakościowo odpowiedni. I to tyle tytułem przedstawienia firmy i samego siebie. A teraz przejdźmy już do agendy dzisiejszego spotkania. Elektroniczne ewidencje akcyzowe i CEWA. O CEWie chwilkę sobie wspomnimy, ale można powiedzieć tylko w tle. O ewidencjach akcyzowych będziemy dzisiaj mówić dużo, w szczególności elektronicznych ewidencjach akcyzowych, bowiem Hogarth dostarcza właśnie elektroniczne ewidencje akcyzowe, pozwalające prowadzić ewidencję zgodnie z wymogami przepisów akcyzowych, czy to ustawy, czy to nowego grudniowego rozporządzenia. Powiemy sobie o ewolucji zmian w przepisach, powiemy sobie o tych najnowszych wydarzeniach z kalendarium i wreszcie o
wejściu w życie nowych przepisów i o przepisach przejściowych, które z pewnością będą dla Państwa interesujące, no bo jesteśmy już od 1 stycznia w okresie przejściowym, który potrwa chwilę i będzie czasem na dostosowanie się do nowych wymogów. Zacznijmy więc od tego kalendarium i od sytuacji, jaka nam towarzyszy od dłuższego czasu. W 2021 roku uchwalona została ustawa, która miała wprowadzić obowiązkowe elektroniczne ewidencje akcyzowe. Początkowo plan był taki, aby od już początku 2022 roku te elektroniczne ewidencje obowiązywały wszystkie podmioty prowadzące ewidencje akcyzowe. Jeszcze w uzupełnieniu tych zmian ustawowych pojawiło się chwilę po ustawie nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji, rozporządzenie z 11 czerwca. Ono było spójne, skorelowane z ustawą, a zatem do końca 2021 roku należało prowadzić ewidencję na nowych lub starych zasadach, czyli tych w oparciu o rozporządzenie z 19 roku, z grudnia 19, tak żeby od nowego roku, od nowego 22 roku przejść na ewidencję wyłącznie już elektroniczne. Także w marcu ustawa, w czerwcu rozporządzenie i plan, aby na koniec roku przejść na elektroniczne ewidencje akcyzowe już wyłącznie. Natomiast już w październiku 2021 roku ministerstwo się zreflektowało, dokonało przesunięcia terminu i wskazało, że jednak elektroniczne ewidencje akcyzowe będą obowiązkowe od 1 stycznia, ale roku 2023. W związku z tym zmieniono również rozporządzenie, to czerwcowe, w grudniu, aby przesunąć ten termin możliwości stosowania dotychczasowych regulacji, czyli tych z roku 19, aż do końca roku 2023. Kolejna zmiana jeszcze w grudniu 2022 roku, wskazująca, że od jednak ewidencje akcyzowe będą obowiązkowe od 1 lutego 2024. No, plan był taki, żeby nie wprowadzać w tym samym momencie elektronicznych ewidencji akcyzowych co KSeF-u, który wówczas był jeszcze ustawiony na jego data go live, ustawiona była na 1 stycznia 2024, więc o miesiąc przesunięto wejście w życie CEWE i odpowiednio zmodyfikowano rozporządzenie akcyzowe dotyczące ewidencji akcyzowych, żeby tę datę skorelować. W czerwcu 2023 roku pojawiła się nowa ustawa, którą uchylono przepisy wprowadzające obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej i zapowiedziano, że od roku właśnie 2024 będziemy mieli do czynienia z nowym rozporządzeniem. Natomiast to jest ta historia, która jeszcze nie obejmuje CEWY, no bo początkowo plan był taki, aby wprowadzić ewidencje elektroniczne zastępujące po pierwsze dotychczasowe ewidencje elektroniczne i zastępujące, znoszące możliwość prowadzenia ewidencji papierowej. Natomiast równolegle toczyły się prace nad CEWą i w pewnym momencie uwspólniono te prace, to znaczy stwierdzono, że już nie będziemy wprowadzać ewidencji elektronicznych, ale wprowadzimy od razu CEWA, czyli Centralną Ewidencję Wyrobów Akcyzowych. Projekt pojawił nam się w lipcu 2023 roku, i zgodnie z tym przepisem, zamiast wskazać, że ewidencje prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej, wskazano, że będą te ewidencje prowadzone przy użyciu i dane będą przechowywane w systemie teleinformatycznym CEWA. Był lipiec 2023 roku, wybory w październiku. Okazało się, że nic z tym projektem ustawy się już w Sejmie nie działało, nie zadziało, nadano mu numer sejmowy, numer druku sejmowego, ale już ustawy w starym Sejmie nie uchwalono. Wraz z projektem ustawy do Sejmu przekazano projekt rozporządzeń wykonawczych.
te rozporządzenia zostały rozdzielone na dwa. Jedno dotyczyło zasad prowadzenia ewidencji, a drugie dotyczyło samych ewidencji, to znaczy jedno mówiło o tym, jak należy te dane do CEWA wprowadzać, drugie mówiło, jakie dane w CEWA powinny się znaleźć. Było to z tym samym, można powiedzieć, że te dwa rozporządzenia pokrywały treść dotychczasowego rozporządzenia z 2021 roku, czy odpowiednio wcześniej z 19 tego o ewidencjach i dokumentacjach. Opublikowano wzorzec CEWA, bo Jędrzej być może jeszcze wspomni o tym, jak o tym, że Hogarth był CEWA ready, żeby dane do CEWA eksportować. Tak, wywołany Jędrzej. Tak, potwierdzam, rzeczywiście jak tylko pojawiły się rozporządzenia i wraz z tym, co ciekawe właśnie to, co mówisz, Janku, bo pojawił się schemat XSD, co nie jest rzeczą jakby wskazującą na to, że miałoby się coś nie wydarzyć dalej, tak? No bo ktoś tutaj wykonał dość sporą pracę. Ten schemat XSD od strony informatycznej to jest naprawdę sporo roboty. Zresztą my żeśmy jak zwykle niczym ten jastrząb rzucili się od razu na rozpoznanie tematu. Zrobiliśmy zresztą taki projekt wewnętrzny weryfikacji naszych rozwiązań względem właśnie schemy XSD. Mamy nawet cały dokument popełniony, który pokazywał pewne obszary, czy na przykład pola, które należało poprawić. Nawet żeśmy się do tego przygotowali i stąd też, tak jak wspomniałeś, nasza aplikacja stała się CEWA ready, tak? W związku z tym jak najbardziej mogę potwierdzić, że ta część informatyczna nabierała rozpędu. Natomiast rzeczywiście wybory i to, co mamy dzisiaj, to jest jakby skutkiem pewnej układanki politycznej, która powoduje, że no w jakiś sposób nastąpiło takie trochę zawieszenie, tak, co ma być dalej. Znaczy, z mojej perspektywy i z naszego doświadczenia, jak wiesz, to pewnie będzie kontynuacja, tylko kiedy, tego trudno jest przewidzieć w tym momencie. Natomiast wracając do rzeczy, tak, dokonaliśmy takiej weryfikacji i można rzec, że jesteśmy CEWA ready, więc jeżeli by CEWA nabrała obrotów ponownie, to nasza aplikacja jest na to przygotowana. Co więcej, zresztą ona jest jakby natywnie, ze względu na platformę, na jakiej nasze rozwiązanie bazuje, jest przygotowane do możliwości wysyłki danych na dowolny wskazany portal. Tak więc jeżeli CEWA by zaczęła działać, należałoby te dane wysyłać do CEWY, to tutaj też jak najbardziej my technologicznie jesteśmy przygotowani. Ale może ja się przełączę do aplikacji, żeby właśnie parę rzeczy pokazać, jeśli chodzi o nasze rozwiązanie, w szczególności właśnie tutaj to, co mamy zaznaczone, czyli jakie są w ogóle moduły w ewidencji, w elektronicznej ewidencji akcyzowej produkcji Hogartha, bo właściwie można rzec, że wszystkie moduły są, ale najlepiej by było, jakbym to Państwu pokazał, więc ja tutaj zaraz udostępnię swój ekran i się przeloguję. Proszę mi dać tylko chwileczkę. O. Tak jest. Tutaj udostępnimy sobie ekran. I przejdziemy sobie na serwer. Na serwerze mamy zainstalowane różne nasze rozwiązania, ale między innymi mamy ewidencję, elektroniczne ewidencje akcyzowe w wersji pełnej. Tutaj jest to rozróżnienie na wersję pełną oprogramowania i na tak zwanego ewidencika, tak żeśmy nazwali te małe nasze rozwiązanie. Ale o ewidenciku to ja może na samym końcu już będę mówił, a tymczasem będę Państwu pokazywał rozwiązania na bazie pełnego modułu. Moduł jest instalowany zawsze u klienta. Czyli Państwo przygotowujecie maszynę pod instalację, a nasi specjaliści potem u Państwa tą maszynę instalują. To mówię po to, żeby było jasne i bez jakichś wątpliwości, że oprogramowanie to nie jest rozwiązanie chmurowe, czyli że Państwo gdzieś dostają jakiś dostęp.
ale generalnie jeśli ten dostęp Wam zostanie odebrany, to jakby nie macie dostępu do własnych ewidencji. To nie jest ten przypadek, tak? Państwo wskazujecie miejsce, gdzie ma być zainstalowane oprogramowanie. Jak kupicie licencję, to my, czy też nasi konsultanci techniczni w tamtym miejscu dokonują instalacji oprogramowania i to oprogramowanie wówczas jest Państwa własnością na bazie umowy licencyjnej i z niej korzystacie. Oczywiście wymaga to wdrożenia, sparametryzowania, poustawiania pewnych rzeczy w systemie, natomiast jak to już jest zrobione, to wówczas można śmiało z aplikacji korzystać. Właśnie ta wersja tak zwana samoinstalowalna, mniejsza, ewidencik, jest dedykowana dla tych podmiotów, które są mniejsze, mają mniejsze potrzeby, tam nie wymaga to parametryzacji, można tak naprawdę zainstalować i od razu pracować. Mamy też wersję demonstracyjną, ale tak jak mówiłem, to na końcu jeszcze podsumuję. Jeśli chodzi o natomiast pełną wersję, ona może być rozbudowana bardzo mocno. Wśród naszych klientów są i browary, i producenci alkoholu etylowego, i no, różne spółki z różnych branż, w zależności od tego, jakie ewidencje akcyzowe potrzebują, skład podatkowy i tak dalej, to wszystko to w aplikacji jest. Można zdefiniować wiele podmiotów, więc logując się do aplikacji możemy sobie określić, do którego podmiotu się logujemy i na tej bazie jest określone, jakie mamy uprawnienia w aplikacji. W ogóle jest też cały moduł rozbudowany, jeśli chodzi o uprawnienia w aplikacji, więc możemy sobie określić, co tak naprawdę dany użytkownik może bądź nie może. W tej pełnej wersji mamy pełne zarządzanie użytkownikami, rolami użytkowników, tutaj jest to w tej części, gdzie mamy tutaj taki trybik, tak, czyli tą całą część administracyjną. Natomiast na pierwszym ekranie, to co Państwo widzicie po zalogowaniu, to jest taki ekran powitalny, w którym to widzimy wszystkie te ewidencje, z których korzystamy, w których mamy pewne wpisy dokonane do tak zwanych roboczych, czyli są to wpisy, które jeszcze nie są zatwierdzone, które są w brudnopisie i oczekują, żeby coś z nimi zrobić, albo je usunąć, albo je zatwierdzić, a może trzeba je poprawić. Więc to jest taki ekran skrótowy, za pomocą którego możemy się dostać do, w którym widzimy, tak, ile mamy wpisów w poszczególnych ewidencjach. Natomiast to, co chciałem tutaj przede wszystkim pokazać, to tą lewą stronę w ogóle menu. Po zalogowaniu tutaj, ponieważ jestem administratorem, to widzę wszystkie moduły i wszystkie ewidencje akcyzowe. Natomiast jeżeli kupujemy licencję na przykład na dokumentację w zakresie czynności produkcji piwa, przepraszam, czy wina, no to wówczas możemy tutaj tak zrobić, że licencyjnie, jeśli mamy tylko do tych ewidencji, zgodnie z artykułem 138o i 138d na przykład, no to wówczas tylko te pozycje menu będziemy widzieć po to, żeby tutaj nam się, po to, żeby uprościć ten dostęp i żebyśmy nie musieli tutaj poszukiwać odpowiednich ewidencji, gdzie one się w menu znajdują. Natomiast jak już pracujemy z aplikacją i mamy pewne wpisy poczynione, no to tak jak mówię, tutaj tak skrótowo możemy szybciutko się dostać. Na przykład jak mamy tutaj ewidencję ilościową energii elektrycznej, tak, to jak ja sobie na ten kafelek kliknę, to wówczas mogę skrótowo od razu dostać się do tejże ewidencji i do tych wpisów. Tak. Tutaj są wpisy w tak zwanym brudnopisie, tu w lewym górnym rogu mamy tak zwane robocze, czyli oznaczenie, że są to wpisy, które możemy korygować, możemy edytować, czy możemy wręcz usuwać. Tak? Proszę zobaczyć, tutaj w prawym górnym rogu mam usuń rekord, przycisk i ja mogę sobie to usunąć. Jednym słowem, to co warto jest, żeby powiedzieć, to jeszcze nie jest ewidencja, elektroniczna ewidencja akcyzowa, to jest taki brudnopis, w którym możemy wpisy dokonać wstępnie i dopiero w momencie, kiedy stwierdzamy, że ok, wszystko jest w porządku, ten wpis chcemy, aby się znalazł w naszej ewidencji akcyzowej, to go zatwierdzamy. Tak? Tutaj prawym górnym przycisku akceptuj, jeżeli ja go uruchomię, system mnie zapyta, czy na pewno chcę potwierdzić. Jeśli ja potwierdzę, to proszę zobaczyć, on mi tutaj znika z tego brudnopisu,
ale trafia nam do bieżących. Tak? To jak sobie rozwiniemy menu w lewym górnym rogu, to mamy status wpisów, tak? Czyli teraz jesteśmy w roboczych, czyli to jeszcze nie jest ewidencją akcyzową. Tu nie ma jeszcze nadanej numeracji, czyli tych atrybutów, które nam wskazują w sposób jednoznaczny, że zapis został dokonany w sposób nieusuwalny. Tak? Natomiast jeżeli wejdziemy do bieżących, to tam mamy właśnie te wpisy, które z roboczych przenieśliśmy już do bieżących, bo je zatwierdziliśmy. Tak? Tak jak Państwo tutaj widzicie, tutaj wpisy już dostają numeratory. Tak? Tu mamy całą sekcję numeratorów. W aplikacji są takie numeratory 3. Jest taki, który jak gdyby jest od początku, który liczy jakby od samego początku, czyli jak rozpoczynamy wpisy, to jest wpis z numerem 1 i on się w sposób ciągły zwiększa. Jest roczny, czyli jeżeli w danym roku jest kontynuowana numeracja, a od kolejnego roku rozpoczyna się od jedynki i jest również miesięczny, tak? Czyli jeżeli się miesiąc skończy i rozpoczynamy kolejny, to wówczas tutaj numeracja rozpoczyna się jakby od początku, tak? Czyli to jest już ewidencja akcyzowa, ponieważ mamy numerację, bo mamy tutaj dane audytowe, czyli kto wprowadził, kto zatwierdził, kiedy, konkretnie o jakiej godzinie, przepraszam, który użytkownik. Tak? Proszę zobaczyć, że tutaj zapis jest nawet co do sekundy. No i to, co jest najważniejsze oczywiście, to o czym wspominałem, no to to, że te zapisy są już nieusuwalne. Proszę zobaczyć, tutaj już przycisku usuń nie mamy. To, co można tutaj zrobić jeszcze, to można zapis anulować bądź skorygować, ale każda taka czynność jest zapisana w systemie. Tak? Proszę zobaczyć, tutaj mamy taki mały przycisk plusika pod rekordem 52. Tak? Tu proszę zobaczyć, ja sobie tutaj o, zwijam i rozwijam. To znaczy, że ten rekord 52 powstał właśnie w wyniku skorygowania rekordu 45. Tak? I ten 45, proszę zobaczyć, jest tutaj takim skreśleniem oznaczony. Tak? Czyli możemy rekord skorygować, ale wówczas ten rekord, który powstanie w wyniku skorygowania poprzedniego rekordu, to ten poprzedni jest oznaczony, że on był korygowany. Tak? To samo, jeśli jest rekord anulowany, to również on jest w ten sposób oznaczony. Jeżeli ja teraz sobie usunę tutaj ten filtr, który nam ukrywa rekordy skorygowane bądź anulowane, to jak ja sobie ten filtr tutaj usunę, to proszę zobaczyć, na liście mi się pokaże, tak? Proszę zobaczyć wszystkie te rekordy, które ulegały jakimś korektom bądź anulatom, tak? Tutaj mamy taką kolumnę, która nam pokazuje, czy to jest rekord korygowany, czy może rekord anulowany do zera, tak? To są te statusy. Także tutaj mamy pełne śledzenie statusów rekordów. I nie ma możliwości, żeby w ewidencji, czyli w tym, co nazywamy bieżącymi wpisami do ewidencji elektronicznej, to nie ma tutaj takiej możliwości, żeby dokonać jakichkolwiek zmian w zapisach historycznych. Jeśli chcemy dokonać jakąkolwiek zmianę, to ona będzie odnotowana i oznaczona w systemie z datą, godziną i użytkownikiem, który takiej zmiany dokonał. Trzeci status, który jeszcze jest, to jest archiwum. To znaczy, jeżeli w bieżących mamy bardzo dużo rekordów i chcemy mieć tylko bieżące, stąd też nazwa bieżące, to możemy wówczas zaznaczyć część takich rekordów i możemy pokusić się o zmianę okresu. Tak? Wówczas tutaj w prawym górnym rogu, jeżeli sobie uruchomimy archiwum, to te rekordy będziemy mogli sobie przenieść do archiwum i w zakładce bieżące operować tylko na bieżących wpisach do ewidencji, natomiast w archiwum będziemy mieli te zapisy historyczne, bo to jest tutaj archiwum. Często też klienci to stosują w takim trybie miesięcznym, podobnie jak w przypadku księgowania, podobnie jak z zamknięciem miesiąca, tutaj również na koniec miesiąca wpisy są przenoszone do archiwum i w archiwum możemy wtedy je sobie przeglądać, weryfikować, sprawdzać, wyszukiwać. Bo to, co trzeba pamiętać, to także to, że taka formatka jest w pełni też możliwa do manipulacji, tak, w kontekście samego wyglądu. Tak, proszę zobaczyć, mogę sobie zmienić tutaj
dowolnie kolumny, w jaki sposób chcę dane przeglądać. Mogę oczywiście po każdej kolumnie sortować. Mamy podsumowania na dole, to co Państwo widzicie, ale mamy również na przykład możliwość grupowania danych. Tak? Proszę zobaczyć, wystarczy sobie tutaj złapać odpowiedni element i wyciągnąć tutaj do tego panelu górnego i w ten sposób możemy sobie też dane grupować po to, żeby łatwiej było je odszukiwać czy posegregować, poukładać w zależności od potrzeb. Oczywiście można też dane wyeksportować do Excela, do PDF-a na potrzeby raportowe, abstrahując od tego, że oczywiście jest cała sekcja raportów, w związku z tym tam też możemy sobie zdefiniować raport. To, co jeszcze też jest ciekawe, co zresztą nie jest wcale wymagane ustawowo, to jest możliwość dodawania załączników. Ale dobrze, to nie chciałbym tutaj przedłużać. Cofnę jeszcze się na chwileczkę do naszej prezentacji, żebyśmy zerknęli, o czym tu jeszcze mieliśmy powiedzieć. Zakres danych mówiliśmy. Tak, może jeszcze dosłownie jedną rzecz nadmienię, żebyśmy byli spójni też z tym tutaj, co założyliśmy, żeby powiedzieć, to, że w ewidencji akcyzowej poza tymi polami wymaganymi ustawowo, poza tym, że one są zgodne z CEWA, to co żeśmy sobie weryfikowali, to też warto jest jeszcze nadmienić i pokazać, że również tutaj w aplikacji można skorzystać z dodania dodatkowych kolumn, które są niewymagane ustawowo, ale które mogą być bardzo przydatne bądź mogą być wymagane przez lokalny urząd celny. Tak? I takim przykładem takich pól jest, proszę zobaczyć tutaj tak zwane pola dodatkowe informacyjne, tu po środku one się znajdują, tak? I tu jest numer urządzenia pomiarowego i lokalizacja. One specjalnie tutaj dodałem na potrzeby naszego webinarium, po to, żebyście Państwo zobaczyli, że coś takiego może być, że one mogą być jak najbardziej operacyjne, czyli jeżeli wpisujemy sobie kolejny rekord, tak, proszę zobaczyć, że jeżeli uzupełniamy sobie kolejne elementy danych, to no powiedzmy, że tutaj mamy numer urządzenia pomiarowego i to jest wpisywane ręcznie, ale możemy też zrobić tutaj, żeby było takie urządzenie pomiarowe wybierane z listy. A na przykładzie właśnie kolejnego pola, czyli lokalizacja, dokładnie to, żeśmy tutaj przygotowali. Tak, proszę zobaczyć, że mamy tutaj listę na przykład lokalizacji, tak, który możemy sobie wybrać po to, żeby użytkownik się nie pomylił i nie wpisał nam tutaj czegoś, czego na przykład nie ma, czy lokalizacji, która nie istnieje. Tak? W związku z tym takie listy rozwijane możemy sobie w aplikacji zdefiniować. Takich dodatkowych pól zresztą możemy dodać nieskończoną ilość. Ja jeszcze tutaj szybciutko sobie kliknę, wejdę w ustawienia kolumn i proszę zobaczyć, że te pola dodatkowe, czyli te dwa tutaj, urządzenie pomiarowe, proszę zobaczyć, urządzenie pomiarowe i lokalizacja, tak? To my. Jędrzej, tak? Nie widać ekranu. O, jesteś na prezentacji, nie jesteś na ekranie. Już sekundę, coś tu rozszalało się. Jeszcze raz w takim razie. O. Widać teraz? No tak, teraz już wrócisz. To, o, jesteś. Widać, tak? To wrócę jeszcze raz. Tak. Dobrze, proszę Państwa, to jeszcze na chwileczkę wrócę, bo mówiłem, a nie pokazywałem. Tak, pokaż to miejsce, gdzie mówimy o tym miejscu, na przykład miejscu prowadzenia, tak? Miejsce, do którego dotyczy ewidencja. Tak. Chodzi o te dodatkowe informacje, tak? Tak. Czyli te pola dodatkowe, które możemy sobie w ewidencji stworzyć. Tak? Proszę zobaczyć, że tutaj w ewidencji mamy poszczególne kolumny. To są te, które są wymagane ustawowo, czyli ilość energii wyprodukowanej, nabytej, zaimportowanej, zakupionej, miesiąc w ogóle wpisu, ilość energii elektrycznej sprzedanej i tak dalej. To są kolumny, które są wymagane ustawowo i one defaultowo w aplikacji są w momencie, kiedy uruchamiamy, to one są dostępne. Natomiast możemy stworzyć sobie dowolną ilość dodatkowych pól, tak zwane dodatkowe informacje w tej sekcji. Tu możemy dowolną ilość takich dodatkowych pól stworzyć, na przykład numer urządzenia pomiarowego, lokalizacja, potem możemy sobie podłączyć listę pól rozwijanych po to, żebyśmy mogli sobie wybrać z listy. Ja tutaj jeszcze na chwileczkę zamknę, o tak, tu żeby Państwu pokazać, że
możemy sobie zrobić listę pól rozwijanych. Zresztą zaraz Państwu pokażę, gdzie tą listę pól rozwijanych sobie tworzymy. Ale to, co chciałem jeszcze pokazać, to jak szybko można takie dodatkowe pola dodać, tak? Bo to chyba jest kluczowe. To nie potrzeba tutaj do tego zaawansowanej wiedzy technicznej czy techniczno-informatycznej. Tak? Proszę zobaczyć. Numer urządzenia pomiarowego, lokalizacja. Tak? Tu jest taki malarz kolumny. Tak? Proszę zobaczyć. Możemy zupełnie zmienić. Tak? Numer czy tam na przykład, nie wiem, urządzenie pomiarowe. Zmieniam po to, żeby Państwu pokazać, że mogę zmienić, tak? Że to jest bardzo proste. Proszę zobaczyć, numer urządzenia pomiarowego, urządzenie pomiarowe. Ciach, urządzenie pomiarowe, tak? Już zmieniłem nazwę tego nagłówka kolumny, tak? Ale mogę dodać sobie jakąś dodatkową kolumnę. Na przykład uruchomimy czy zaktywujemy tą kolumnę AddString 3, tak? Proszę zobaczyć. Ciach, ona już tu jest, tak? Teraz tym malarzem zmienimy sobie opis. Niech to będzie zatwierdził, albo nie wiem, kontrola jakości, kontrola jakości. Tak, już mamy takie pole dodane. Tu chodziło o to, żeby Państwu pokazać, jak szybko to można zrobić. To samo się tyczy właśnie tej listy pól rozwijanych. Tak? Mamy centralę, Włocławek, Błonie, Poznań, ewidentnie nie mamy Krakowa. Na ten oddział nam doszedł, w związku z tym powinniśmy to tutaj dopisać, tak? Więc idziemy sobie do administracji, do systemu, idziemy do słowników dodatkowych. W słownikach dodatkowych mamy tutaj właśnie zdefiniowaną lokalizację, tak? Proszę zobaczyć, mamy centrala Włocławek, Błonie, Poznań, no i możemy sobie dodać ten nasz Kraków, czyli biuro Kraków, tak? Zaznaczmy to. Ctrl-V, biuro Kraków już mamy, tak? Aktualizacja, OK. Zapisujemy i wracamy do naszej ewidencji energii elektrycznej. Tak, i proszę zobaczyć. Miał być Kraków i jest Kraków, tak? Także tak łatwo to robimy. Co więcej, tak naprawdę jak wejdziemy tutaj w system, można znacznie więcej rzeczy jeszcze wykonać. Tak? To, co chciałem jeszcze tylko powiedzieć, nadmienić. Jeżeli wejdziemy na przykład w gaz, tak? Sprzedaż gazu, to tutaj na przykład mamy też taką regułę, gdzie mamy prefiks faktury. Tak? Proszę zobaczyć, w momencie, kiedy wpisujemy nowy rekord, możemy dużo rzeczy, żeby tutaj system nam automatycznie uzupełnił chociażby kod cen i proszę zobaczyć, że w numerze dokumentu na przykład mamy od razu prefiks faktura łamana na 23, tak? Czyli tutaj mamy od razu prefiks faktury, który automatycznie jest dodawany przez system, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, o, jeżeli ja teraz usunę ten rekord i zaczynam wprowadzać jeszcze raz, to proszę zobaczyć, od razu ten prefiks nam się tutaj pojawił. Analogicznie, jeśli na przykład wejdziemy też w skład podatkowy, tutaj sobie zerkniemy, że mamy też naliczenie podatku akcyzowego, tak? Czyli jeżeli tutaj sobie zmienimy na przykład ilość, to proszę zobaczyć w kolumnie kwota podatku akcyzowego, tak? Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, tutaj od razu nam się przelicza, tak? No może prosty przykład zrobimy jeden, bo wtedy nam będzie on, tak? Od razu widzimy, że mamy tę kwotę przeliczoną, tak? Czyli w zależności od tego, w jaki sposób sobie zdefiniujemy tutaj różnego rodzaju mechanizmy kalkulacyjne, ja jeszcze wejdę tutaj w kalkulację, reguły walidacji, kalkulacji ewidencji, tak? To proszę zobaczyć, o, jak tu wejdziemy w ewidencję, to mamy domyślną kalkulację dla jednostki miary, dla podatku akcyzowego, prefiks dla dokumentu, czyli to, co Państwu przed chwileczką pokazywałem, tak, to, że ten prefiks nam się tutaj pojawia, to wynika z tej reguły. Tak. No mamy jeszcze tutaj dla starego roku 23, mogę to zmienić, faktura 24, zapisz, zaktualizowałem i w ten sposób system już będzie tutaj nam poprawnie pokazywał prefiks dla roku 24. Wejdźmy sobie jeszcze raz w sprzedaż gazu.
i zobaczmy, jak będziemy nowy rekord wpisywać, czy system nam da prefiks na rok 24. Tak, widzicie Państwo, jest 24. To chodziło o to, żeby Państwu tylko pokazać mechanizmy, tak? Czyli listy rozwijane, dodawanie nowych pól, czy wyliczanie podatku akcyzowego, przeliczanie jednostek miary, czy różnego rodzaju inne automatyzacje, podpowiedzi, to wszystko w systemie można zdefiniować, a to, co jest najważniejsze, nie potrzebujemy do tego programistów, tak? Tylko mamy w systemie do tego dedykowaną część, zwaną reguły walidacji, kalkulacji, ewidencji. Możemy to na etapie wdrożenia przygotować, a to, co najważniejsze chyba, to to, że tak jak Państwo widzicie, możecie Państwo potem samodzielnie, czy też, czy Państwo administrator, tak, jest w stanie tym samodzielnie sterować, bo nie jest to tak zwany rocket science, czyli coś, co jest nie do wykonania i trzeba gdzieś wchodzić w kod źródłowy oprogramowania, żeby można było takie zmiany dokonać. Dobrze, to ja już oddaję głos Jankowi, wracamy do głównego nurtu naszego webinarium, jedziemy dalej, krótko mówiąc. Okej, wracasz do prezentacji? Tak jest. Oj, a cóż tu się... Ale żeś narysował. Określiło się. No, może dlatego, że cewy chwilowo nie ma? A, to się skreśliło w takim razie. To się skreśliła cewa. Oddaję. Okej, no więc jesteśmy w nowym rozporządzeniu, bo faktycznie w grudniu 2023 roku, niedawno, miesiąc temu, niecały, troszkę z kawałkiem niż, trochę więcej niż miesiąc temu, minister finansów wydał nowe rozporządzenie zastępujące to rozporządzenie z 2021 roku, które było kilkakrotnie zmieniane. Idea stojąca za wprowadzeniem tegoż nowego rozporządzenia to fakt, że skoro wycofano się z obowiązku prowadzenia ewidencji elektronicznych dla akcyzy, to należało poprawić rozporządzenie, zmienić rozporządzenie to z 2021 roku, które zakładało wyłącznie elektroniczne ewidencje. W ogóle nie regulowało sytuacji związanej z prowadzeniem ewidencji papierowych. Zawierało to stare rozporządzenie z 2021 roku, przepis przejściowy pozwalający na prowadzenie ewidencji papierowych w oparciu o przepisy z rozporządzenia z 2019 roku. Czyli jeżeli ktoś przez ostatnie kilka lat prowadził ewidencje papierowe, to robił to w oparciu o przepisy rozporządzenia z 2019 roku na mocy przepisów przejściowych rozporządzenia z 2021 roku. Natomiast jeżeli ktoś prowadził ewidencje elektroniczne, to mógł to robić na bazie rozporządzenia z 2019 roku, które dopuszczało, które przewidywało regulacje w zakresie ewidencji elektronicznych lub na bazie rozporządzenia z 2021 roku, jeżeli po jego wejściu w życie przeszedł na te nowe, wówczas nowe rozporządzenie, czyli z 2021 roku. Natomiast lądujemy w roku 2024 i mamy wydane nowe rozporządzenie, ponieważ wycofano się z obowiązku prowadzenia wyłącznie ewidencji elektronicznych i artykuł 138p ustawy pozwala aktualnie na prowadzenie ewidencji w pastaci papierowej lub elektronicznej. W pośpiechu postać zmieniono na pastać, więc mamy w przepisach ustawy akcyzowej pastać papierową i elektroniczną i dostosowano do tego wymogu nowe rozporządzenie, czyli nowe rozporządzenie z 2023 roku, z grudnia 2023, bardzo przypomina rozporządzenie z grudnia 2019, troszkę jakby podróż w czasie. Podobnie zatem, jak to było dotychczas, jeżeli ktoś chce prowadzić ewidencję papierową, musi udać się do Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego i przeszyć i ponumerować stronę i zaplombować takąż papierową ewidencję. Jeżeli chce prowadzić ewidencję z wykorzystaniem programu komputerowego, może to robić, może być ta ewidencja prowadzona w wielu programach komputerowych, choć jak pokazywał Jędrzej, jeden program pozwalający na prowadzenie różnych ewidencji, są podmioty, które będą wymagały różnych ewidencji, są podmioty, które będą potrzebowały tylko jednego rodzaju ewidencji. Jeżeli ktoś może te dane zgromadzić w jednym systemie, myślę, że to będzie dla niego korzystne i potem ułatwiające na przykład eksport tych danych, czy to w razie żądania przekazania określonych danych przez Urząd Skarbowy czy Urząd Celno-Skarbowy, czy to w momencie, gdyby weszła cewa, po prostu, żeby eksportować dane z systemu
z ewidencji do struktury, która będzie ładowana do centralnej ewidencji wyrobów akcyzowych. Tak jak uprzednio, tak? Ewidencja ma być prowadzona w sposób ciągły, ma być dedykowana dla tej działalności i ma być dedykowana dla miejsca prowadzenia działalności. To miejsce prowadzenia działalności już pojawiło się w rozporządzeniu z 2021 roku i jest to kontynuacja obecnie. To znaczy, że jeżeli mamy kilka miejsc prowadzenia działalności, nawet tego samego rodzaju, to będziemy mieli kilka ewidencji dla każdego z tych osobnych miejsc prowadzenia działalności. Nie będzie to ewidencja zbiorcza, wspólna ze względu na rodzaj działalności, ale będzie podzielona ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Tak jak dotychczas wpisy mają się pojawiać w ewidencji, mają być wprowadzane do ewidencji w porządku chronologicznym i tak jak dotychczas, co do zasady, z pewnymi wyjątkami, jak na przykład dla energii elektrycznej, mają być wprowadzane nie później niż następnego dnia roboczego. A przy okazji CEWA w momencie, w którym miało wejść CEWA, pojawiły się w rozporządzeniu informacje czy regulacje, zgodnie z którymi wpisy do CEWA miały być dokonywane do 5 dni roboczych. Teraz, w momencie, kiedy nie ma CEWY, natomiast jest ewidencja akcyzowa, to wpisy, podobnie jak dotychczas, mają być dokonywane do następnego dnia roboczego. Co jeśli prowadzimy ewidencję przy użyciu programu komputerowego? Program musi umożliwiać wgląd w treści dokonywanych wpisów, musi zapewniać ochronę przed utratą lub zniekształceniem danych. Nie ma już w obecnym rozporządzeniu wymogu, aby nie dało się usunąć wpisu. Ten wymóg był w starym rozporządzeniu z 2021 roku. Natomiast podobnie jak wcześniej ma być ochrona przed utratą czy zniekształceniem. Program musi też umożliwić dokonywanie korekty i ewidencjonować, kto tej korekty dokonał i kiedy. Tak jak wspomniałem, musi ten program umożliwiać zrealizowanie wydruku, czy to wydruku według zestawień danych, według typów ewidencji, czy według jakiegoś wyrobu akcyzowego, tak, według kryteriów określonych przez organ i musi te raporty na żądanie generować. Żądanie może pochodzić od naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Te dwa organy były już uprzednio w poprzednich przepisach, tych z 2021 roku, wskazane jako uprawnione do żądania wydruków, raportów z ewidencji. Dodano, że nie tylko w zakresie żądanych danych, ale również za wybrane miejsce. No skoro ewidencja ma być przypisana do miejsca prowadzenia działalności, to i żądanie organu będzie przypisane do określonego miejsca. Myślę, że tutaj Jędrzej się nam włączy, żeby pokazać, jak te wymogi rozporządzenia są realizowane przez aplikację Hogart. Jędrzej się ujawni. Tak, po części nawet już żeśmy o tym mówili, ale zaraz sobie wrócimy. Robocze, bieżące archiwum. Bieżące, ja sobie jeszcze notatkę króciutką zrobię. To, żeśmy już o tym mówili, zamykanie okresu też, ale sobie jeszcze raz wrócimy. Co tam jeszcze mieliśmy? Nieusuwalność, dobra. Walność, przeszukiwanie. No w sumie to o wszystkim mówiliśmy, ale jeszcze raz sobie to podsumujemy. I numeracja i operator. Numeracja i operator. Tak, pospieszyłem się i poprzednim razem już to wszystko właściwie pokazywałem, ale cóż, to nam szkodzi pokazać to jeszcze raz. Tym bardziej, że właśnie pokazując jakby wprost po tym, jak ty o tym mówisz, to chyba jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż w innym momencie, o tak to ujmijmy. Dobrze, więc tak, zacznijmy od tego, że mamy właśnie wpisy nieusuwalne i że w ogóle mamy te trzy zakładki, czyli bieżące,
bieżące, robocze bieżące archiwum. Może sobie zobaczymy tutaj w wyrobach węglowych. Tak, i teraz tak, w lewym górnym rogu mamy te trzy statusy, o których wspominałem, czyli robocze bieżące archiwum. Przy czym należy traktować, że roboczy to nie jest ewidencja akcyzowa. Bieżące to jest brudnopis, a brudnopis ma to do siebie, że możemy to wszystko wymazać i wyrzucić, ale siłą rzeczy co się dzieje? Jeżeli jest coś w roboczych, to system nie nadaje systemowej numeracji, nie przypisuje tych podstawowych i najistotniejszych atrybutów, które wskazują na to, że coś zostało wpisane i kiedy, i przez kogo, i czego ten wpis dotyczy. Tak? Czyli krótko mówiąc, póki pewien rekord nie zostanie przez nas zatwierdzony tym górnym, tutaj w prawym górnym rogu przyciskiem akceptuj, to nie jest na razie ewidencja akcyzowa. Tak? To jest brudnopis. Można powiedzieć, że ktoś sobie w notatniku coś zanotował, bo po to, żeby nie zapomnieć, po to, żeby to zarejestrować, ale może zrezygnować z tego wpisu, tak? Czyli możemy sobie w szczególności zaznaczyć taki rekord i go usunąć, bo jeszcze nie jest to wpis do ewidencji akcyzowej, ale jeżeli ten rekord, który sobie tutaj na przykład wpiszemy, tak? Jeżeli zaktualizujemy wartości, jeżeli zaktualizujemy sobie daty, jeżeli ten rekord zaakceptujemy, może sobie tutaj wpiszmy jakąś datę bieżącą, 31, a jeszcze rok, żebyśmy sobie zaktualizowali, przejedźmy sobie, o. OK, i sobie zaakceptujmy, to teraz jak zaakceptowaliśmy, to wówczas system będzie to przenosił do bieżących. Jeżeli wejdziemy sobie w bieżące, to tutaj na liście będziemy mieli już wszystkie wpisy, które są ewidencją akcyzową. Tak? Czyli jeżeli one staną się ewidencją akcyzową, to znaczy, że otrzymują one te atrybuty nieusuwalności tych rekordów, czyli mają swoją numerację. Tak jak wspominałem, tutaj ta numeracja składa się, właściwie są trzy wbudowane numeracje. Tak? Jest numeracja od początku świata, tak? Czyli od początku rozpoczęcia użytkowania oprogramowania i ona ma tutaj kolejny numerek po prostu. Jest numeracja w obrębie danego roku i w obrębie danego miesiąca, czyli są trzy takie numeracje. I dodatkowo rekordy mają status. O tym nam mówi tutaj ta kolumna aktywność. Defaultowo w tej zakładce bieżące widzimy rekordy, które są aktywne, czyli skorygowanych, a nie anulowanych tutaj domyślnie się nie pokazuje, co nie znaczy, że można je sobie odkryć. Tak jak ja tutaj zdejmę, to proszę zobaczyć w lewym dolnym rogu, tak, ten filtr, to wówczas pokażą nam się również skorygowane bądź anulowane, jeśli takie miały miejsce. No akurat w tym wypadku tutaj ich nie było, dlatego nie ma tych skreśleń, które widzieliśmy chociażby w ewidencji energii elektrycznej, tak. Natomiast tutaj te wpisy mają te atrybuty podstawowe, czyli właśnie numerację, mają zachowaną nieusuwalność tych wpisów. Ja teraz sobie tutaj klikam na poszczególne kolumny, ale ja tutaj nie mogę nic zrobić, ja tu nie mogę nic zmienić. I mają tutaj również dane audytowe, czyli mamy kto wprowadził ten rekord i kto go zatwierdził, tak? Czyli kto w tym górnym prawym rogu wcisnął ten przycisk przenieść do bieżących, tak? No i tutaj w ewidencji wyrobów węglowych w szczególności mamy to, czego żeśmy tam nie pokazywali w części energii elektrycznej, bo tam jest po prostu to niewłączone, ta funkcjonalność. Natomiast tutaj mamy zamknięcie okresu. Tak? Jeżeli ja przycisnę tutaj ten przycisk zamknięcia okresu, to system mnie zapyta, jaki okres chcemy zamknąć. Jeżeli w tym okresie mamy tutaj wpisy, to wówczas nastąpi przeniesienie tych wpisów do archiwum. Ja anuluję, ponieważ nie chcę tutaj tych wpisów przerzucać do archiwum, ale jeżeli sobie przejdziemy tutaj do archiwum, tak, to proszę zobaczyć,
my już tutaj do tego archiwum jakieś dane historycznie sobie przenosiliśmy, dlatego w tym archiwum te dane mamy. Co więcej, one od razu są podsumowane w zakresie roku, miesiąca, są podsumowane. No i pracując tutaj również z archiwum, możemy te dane również przeglądać, filtrować, wyszukiwać, tak? Czyli tutaj, jeżeli sobie weźmiemy wyszukiwanie rekordów, to możemy sobie poprosić, żeby system nam wyfiltrował tylko te, co nas interesują, więc jest ten taki podstawowy filtr na każdej kolumnie. Możemy te dane oczywiście sobie wysortować po interesującej nas kolumnie, możemy posortować po wartościach czy po numerze faktury. Możemy też zmieniać kolejność wyświetlania tych kolumn oczywiście w zależności od potrzeby, tak żeby było bardziej wygodnie. Mówiliśmy też o tym, że powinny być wydruki, tak? Więc można tutaj wyeksportować do Excela, aczkolwiek to, co jest najbardziej potrzebne w przypadku właśnie ewidencji, to jest ten wydruk do PDF-u, tak? Więc możemy tutaj uruchomić sobie eksport tego, co jest na ekranie, do raportu PDF-owego, tak? Jeżeli ja sobie to uruchomię i zrobię zapis, to on w tym momencie na pulpicie zapisze mi ten widok, który mam tutaj na ekranie, abstrahując, że jest cała sekcja dotycząca raportów, więc jeżeli jest też potrzeba zdefiniowania dedykowanego raportu w sposób czy w układzie, tak, wymaganym w sposób szczególny przez instytucje, to jak najbardziej można tutaj z takiej możliwości skorzystać. Są takie raporty defaultowo też w aplikacji gotowe. Możemy tutaj sobie jakiś zakres szeroki dat podać, może jeszcze szerszy, żebyśmy na pewno jakieś dane z bazy demonstracyjnej sobie złapali. OK. I wówczas możemy sobie taki raport uruchomić. Więc to są takie domyślne, standardowe raporty. To oczywiście też można sobie wydrukować czy zapisać na pulpicie. Aczkolwiek można również dedykowany raport zdefiniować. Stąd mamy tutaj raporty użytkownika, tak? I tutaj taki raport. To jest fajne, bo organ może nas poprosić o jakiś określony rodzaj danych, tak? Więc jeżeli możemy to ustawić sobie, zdefiniować w programie, no to mamy łatwość uzyskania tego, czego od nas oczekuje organ. Tak, no zdecydowanie z autopsji wiem, że klienci czasami mają konkretne potrzeby, bo właśnie w danej lokalizacji są pewne przyzwyczajenia, no i po prostu wymogi, tak, oczekiwania organu, żeby ten raport wyglądał w określony sposób, pokazywał dane w określony sposób. I tam takie raporty dla klientów jak najbardziej robimy. Ja tutaj jeszcze mogę odpalić ten prosty eksport, który żeśmy sobie zrobili, tych naszych ewidencji wyrobów węglowych, tak? Proszę zobaczyć, czyli to, co widzieliśmy na ekranie, to system nam tutaj drukuje. Mamy oczywiście dane podmiotu w nagłówku, mamy jaką ewidencję, tak, wyraportowaliśmy, z której zakładki, czyli czy to jest archiwum, czy bieżące. No i te dane, które mieliśmy na ekranie, tutaj mamy zaprezentowane w postaci właśnie raportu PDF-owego z podsumowaniami, z datą, godziną, łącznie z informacją, kto taki raport uruchomił, numeracją stron. Także jest to też jak najbardziej raport, który pokazuje na sposób jednoznaczny informacje. Zamykanie okresu, nieusuwalność, przeszukiwanie, numeracja, no to chyba udało nam się tutaj pokazać te najważniejsze elementy, o których wspominałeś i które są wymogiem ustawowym. Dobrze, to ja już wracam i oddaję ci stery, tak? Halo to studio, tak? To jest. Okej. Mamy prezentację? Już szukam, co ja tutaj kliknąłem. A, whiteboard, przepraszam, już. Okej, dobra, dzięki. Okej.
No to jeszcze termin wejścia w życie. Ponieważ mamy czas ograniczony, to ja nie opowiadam Państwu dokładnie o zmianach w treści ewidencji, to znaczy jakie dane dodatkowo lub które dodatkowo są wymagane lub których prezentowanie w ewidencji nie jest już wymagane według nowych reguł, to każdy z Państwa musi sobie prześledzić po prostu te swoje prowadzone przez siebie ewidencje i porównać stare rozporządzenie, to według którego dotychczas Państwo prowadzili ewidencję, czyli na przykład to z 2021 roku lub to z 2019 roku, jeżeli na przykład prowadzili Państwo dotychczas ewidencje papierowe, to po prostu trzeba takie ćwiczenie wykonać. My oczywiście takie ćwiczenie dla naszych klientów wykonujemy w ramach zwyczajnego zlecenia. Natomiast na ten moment to mogę tylko powiedzieć, że tych zmian nie ma zbyt wiele. Na przykład w odniesieniu do składu podatkowego, ewidencji składu podatkowego pojawiają się dodatkowe wymogi co do treści ewidencji wyrobów w procedurze zawieszenia poboru, dotyczące w szczególności sytuacji, w której dokonywany jest import wyrobu akcyzowego do składu podatkowego i tam, co jest skorelowane po prostu ze zmianami w pozostałych przepisach akcyzowych, i w tejże ewidencji na przykład pojawia się pole, w którym będzie się wskazywało numer zgłoszenia celnego albo będzie się oznaczało datę dopuszczenia do obrotu zamiast daty wprowadzenia do składu, bowiem ta data dopuszczenia wyrobu akcyzowego do obrotu w rozumieniu prawa celnego będzie definiowała obowiązek akcyzowy, więc na przykład taka zmiana się pojawia. Natomiast większość zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem jest zmianami o powiedzmy charakterze porządkowym albo charakterze, no, nazwijmy go stylistycznym, tak? Zamiast na przykład numeru dokumentu EAD pojawia się informacja, że ma być wpisany numer dokumentu, na podstawie którego wprowadzono wyrób do składu. No więc nadal chodzi o EAD, tylko trochę inaczej jest to nazwane w rozporządzeniu. Myślę, że ci z Państwa, którzy prowadzą ewidencję na bazie przepisów rozporządzenia z 2021 roku, zobaczą, że może się okazać, że nic nie muszą zmieniać, bo rozporządzenie jest tożsame, zmienia się nazwa, powiedzmy, pola, ale nie zmienia się treść tego pola. Natomiast ci z Państwa, którzy prowadzą ewidencję na jeszcze starszych zasadach, czyli tych z 19 roku, wówczas tych zmian może być więcej, bowiem jak weszło w życie rozporządzenie z 21 roku, to ono przewidywało trochę zmian w stosunku do rozporządzenia z 19 roku i teraz to nowe rozporządzenie nie wprowadza zbyt wielu zmian w odniesieniu do rozporządzenia z 21 roku. No ale jeżeli się mamy porównywać do rozporządzenia z 19 roku, to tych zmian będzie trochę więcej. Nadal nie będą to jakieś kolosalne zmiany, ale ewidencja po ewidencji, zgodnie z tym, których ewidencji Państwo potrzebują, to takie ćwiczenie należy wykonać. To tyle, jeśli chodzi o, powiedzmy, zakres danych. Tak? Natomiast jeśli chodzi o termin wejścia w życie, no to rozporządzenie weszło w życie z 1 stycznia tego roku, w roku 2024. Mamy też okres przejściowy. Mamy okres przejściowy dla tych ewidencji i dokumentacji, których zakres danych nie obejmuje danych określonych w nowym rozporządzeniu. To znaczy, i mamy też osobno przepis, który tutaj nie jest powołany, ale wskazuje tyle, że jeżeli mamy do czynienia z ewidencjami prowadzonymi na zasadach dotychczasowych, które zawierają wszystkie dane określone w obecnym rozporządzeniu, to nie ma obowiązku i potrzeby przechodzenia na to nowe rozporządzenie, to znaczy, że można kontynuować prowadzenie ewidencji według dotychczasowych zasad. Natomiast, czyli innymi słowy, żeby się zdefiniować, czy jesteśmy w grupie podmiotów, które mogą kontynuować prowadzenie dotychczasowych ewidencji
ponieważ zakres danych posiadanych w dokumentacji jest tożsamy z tym, który byśmy musieli prezentować na bazie nowych reguł, tych z 20 rozporządzeń z grudnia 23, to te podmioty nie muszą zmieniać ewidencji. Natomiast jeżeli stwierdzimy po tym ćwiczeniu porównawczym, że jednak nie posiadamy wszystkich danych określonych w nowym rozporządzeniu, wymaganych przez nowe rozporządzenie, to mamy pół roku do końca czerwca na to, aby się dostosować do nowych reguł. To znaczy od 1 lipca powinniśmy przejść na reguły rozporządzenia z grudnia 23. I znowu jest różnica, lepiej, inaczej są potraktowane podmioty, które prowadzą ewidencje papierowe, inaczej są potraktowane podmioty, które prowadzą ewidencje już dziś, znaczy w grudniu jeszcze prowadziły ewidencje elektroniczne. Bo jeżeli będziemy mieli do czynienia z podmiotami, które mają ewidencje elektroniczne, to ważne jest, żeby poprawiły czy uzupełniły te swoje ewidencje elektroniczne o dodatkowe dane wymagane nowym rozporządzeniem i nawet nie muszą dokonywać podsumowania i zamknięcia tej ewidencji prowadzonej na dotychczasowych zasadach. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z podmiotami prowadzącymi papierowe ewidencje, no a zatem te, które zostały wydrukowane i przeszyte przez urząd, no to nie dołożą tam kolumny bez zmiany tejże ewidencji wymaganej, czy tej kolumny, mam na myśli po prostu wymaganych danych, więc muszą dokonać w tym terminie do końca czerwca podsumowania i zamknięcia starej ewidencji i przejść na nową ewidencję. Jeżeli się zdecydują na papier, świetnie, mogą to zrobić, po prostu przygotują sobie ewidencję papierową według nowych zasad, przeszyją, ostemplują, zaplombują i przeniosą jako stan początkowy dane wzięte ze starej ewidencji, a nowa, papierowa, będzie prowadzona już według reguł nowego rozporządzenia. Natomiast jeżeli się zdecydują na elektroniczną ewidencję, podobnie, muszą zamknąć starą ewidencję papierową i przenieść jako dane początkowe do ewidencji nowej, elektronicznej, prowadzonej na nowych zasadach, według nowych reguł, jako dane początkowe. Także najważniejsza informacja jest taka. Trzeba wykonać ćwiczenie porównawcze, żeby określić, czy jest się w kategorii podmiotów, które już na bazie ewidencji prowadzonych do końca grudnia zeszłego roku mają wszystkie dane wymagane nowymi przepisami. Wówczas kontynuujemy, czy to w papierze, czy to w elektronice, kontynuujemy prowadzenie ewidencji. Jeżeli jednakowoż stwierdzamy, że ewidencja się różni, ta, którą musimy prowadzić, to wówczas, jeżeli prowadziliśmy ewidencję papierową, musimy do końca czerwca ją zamknąć, podsumować i przenieść do nowej ewidencji jako stan początkowy dane. Możemy to zrobić nadal w papierze i po prostu tę ewidencję papierową musimy sobie odpowiednio przygotować, przeszyć, ostemplować w urzędzie. A jeżeli przejdziemy na elektronikę, no to korzystając na przykład z Hogarth, oprogramowania firmy Hogarth, przenosimy te dane z papieru do ewidencji elektronicznej i mamy już ewidencję trochę przygotowaną, znaczy trochę, mamy ewidencję przygotowaną na to, żeby potencjalnie za rok, dwa, jak się pojawi znowu jednak CEWA, eksportować dane. Natomiast jeżeli prowadziliśmy ewidencję w sposób elektroniczny, to ważne jest, żeby do 30 czerwca uzupełnić tę ewidencję o to, żeby miała wszystkie wymagane dane nowym rozporządzeniem i nawet bez zamykania podsumowania możemy kontynuować prowadzenie ewidencji, po prostu uzupełniając ją o wymagane dane. Trochę dłuższy okres przejściowy jest na korzystanie z protokołów określonych w nowym rozporządzeniu. To są analogiczne regulacje do tych, które były uprzednio, więc do końca 2024 roku możemy stosować stare druki protokołów. Od 2025 roku będziemy mieli już obowiązek stosowania protokołów nowych. No i można powiedzieć żarcik, czyli ewidencik i znowu Jędrzej cały na biało wchodzi, aby pokazać. No tak się mówi, no, jak rycerz cały na biało. Tak? Ale ewidencik to nie żarcik, ależ gdzie tam.
No. Tak, no tutaj to jest dość dobre nawiązanie do tego, o czym mówiłeś, czyli o tym, że zamykamy ewidencję i rozpoczynamy kolejną, i może ona być papierowa. I prawdę powiedziawszy, to specjalnie tutaj ten ewidencik, bo jest taka wersja właśnie, którą zrobiliśmy, która ma być odpowiedzią trochę na to ponowne przechodzenie na kolejną wersję papierową ewidencji. No wiadomo, że oczywiście z racji tego, że jesteśmy firmą informatyczną, to ogólnie rzecz biorąc to, co na papierze, to nie szczególnie lubimy, a zdecydowanie wolimy to, co elektroniczne. Oczywiście jesteśmy producentem, więc do tego zachęcamy. Natomiast zrobiliśmy taką wersję właśnie i stąd też taka trochę żartobliwa nazwa ewidencik, ponieważ jest to właśnie wersja, która jest samoinstalowalna. I tu właśnie chcieliśmy do tego nawiązać, tak? Czyli generalnie nie musimy, to co wspominałeś, tak, przechodzić znowu na papierową i tam gdzieś to zszywać i potwierdzać, zatwierdzać, potem wpisywać, potem się denerwować, że wpisaliśmy, a tutaj się pojawił błąd i tak dalej, i się nie móc potem wyszukiwać informacji i tak dalej, no bo to, co jest na papierze, to no nie zrobimy na przykład prostej rzeczy, czyli wyszukaj, tak, wysortuj, wyfiltruj mi, znajdź dokument i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie w ewidenciku to zrobimy, bo to, co Państwu dzisiaj tutaj pokazywałem, to w znaczącej części jest w ewidenciku. Są pewne różnice pomiędzy ewidencikiem a pełną wersją ewidencji. I rzeczywiście, jeśli ktoś z Państwa ma skład podatkowy bądź dokumentację w zakresie produkcji piwa, wina czy alkoholu etylowego, czy też mają Państwo firmę wielooddziałową, wielu użytkowników i tak dalej, no to tutaj ewidencik się raczej nie sprawdzi. Ale jeżeli właśnie macie Państwo niedużą działalność, tam gdzie prowadzicie to w sposób papierowy, a chcielibyście już też raz na zawsze z tym skończyć i to, co Janek powiedział, przygotować się chociażby na przyszłość, na CV, no to zdecydowanie można skorzystać z tego tutaj. Przepraszam Państwa najmocniej, trochę jestem podziębiony. Z tego linku, czyli uruchomić sobie stronę hba.hugard.pl/ewidencik, tak jak Państwo tutaj widzicie. Tam wówczas na naszej stronie pojawi się możliwość ściągnięcia demo oprogramowania Hogard Ewidencik. Można sobie pobrać to oprogramowanie zupełnie za darmo. Po webinarium też wyślemy do Państwa link do tego demo oprogramowania, po to, żebyście Państwo też nie musieli tego szukać. Abstrahując, rzeczywiście zachęcam do tego linku, który tutaj Państwo widzicie. I po zainstalowaniu oprogramowania ono jest od razu gotowe do użytkowania. No ma te różnice, tak wspominaliśmy, że jest to wersja dla małych przedsiębiorstw, dla biur rachunkowych, jest to jednostanowiskowa wersja, ale umożliwia ona wszystkie te operacje, które Państwu pokazywałem, czyli wpisywanie danych, nawet można sobie też dodatkowe pola tam stworzyć, analogicznie do tego, jak tutaj pokazałem. To, co też bardzo ważne, to, że można niemalże wszystkie ewidencje prowadzić poza oczywiście składem podatkowym i dokumentacją piwa, wina i alkoholu etylowego, natomiast energię elektryczną mamy, gaz, olej, preparaty smarowe, wyroby węglowe, więc te wszystkie takie podstawowe ewidencje, które często właśnie mniejsze podmioty są zobowiązane, aby prowadzić, to jak najbardziej można w ewidenciku skorzystać. Nawet mamy słowniki kodów CN, więc od razu możemy z listy sobie wybrać, nie musimy tam tych list aktualizować. Także wydaje nam się, że bardzo wiele potrzeb jesteśmy w stanie, czy Państwo jesteście w stanie spełnić samodzielnie sobie instalując ewidencika w firmie. Tak jak wspominałem, ta duża wersja jest bardziej rozbudowana, wymaga wdrożenia. Natomiast to, co też warto powiedzieć, to, że jeżeli Państwo zaczniecie z ewidencikiem, to łatwo jest też przejść na upgrade z ewidencika do pełnych ewidencji akcyzowych, więc jeżeli firma by się rozrastała,
powstawałyby nowe podmioty, więcej byłoby użytkowników, trzeba byłoby się już tam troszeczkę pomówić z uprawnieniami, stworzyć raporty dedykowane i tak dalej, to wszystko też jest możliwe. Tytułem tak naprawdę już zmierzania do końca i takiego zakończenia też chciałem tutaj nadmienić, że rozbudowujemy się, tak, że powstał kanał YouTube'owy. No właściwie to on był, ale żeśmy go mocno rozbudowali, w związku z tym też zachęcamy do odwiedzania naszych stron. Tam na tym kanale YouTube'owym również znajdują się tutoriale. Za chwilę jeszcze tutaj chwilę poskaczę po tych stronach, żeby Państwu troszeczkę pokazać. Również mamy naszą stronę facebookową. W najbliższym czasie mamy już z Jankiem też ustalone kolejne dwa webinary, na które Państwa serdecznie też zapraszamy. One są na naszej stronie w szkoleniach, właśnie hba.com.pl/szkolenia. Będzie też tych webinarów więcej, bo już dokładamy harmonogram kolejnych w zakresie też technologii obiegu dokumentów. Tak jak wspominałem, nasz kanał YouTube'owy rozbudowujemy, jest cała sekcja tutoriale programów Hogarth. I tu między innymi też Państwo znajdziecie filmiki dotyczące właśnie ewidencika, tak? Więc tam też jest cała krok po kroku procedura instalacyjna, ale proszę mi wierzyć, to jest naprawdę banalnie proste, tak? Ściągamy sobie wersję demonstracyjną, kilka razy klikamy, podajemy dane podmiotu, po to, żeby nam się w tych częściach nagłówkowych te informacje pojawiały i tak naprawdę od razu możemy zacząć działać na ewidenciku. Tutoriale pomagają, żeby można było sobie odtworzyć, popatrzeć, upewnić się, jak to działa. I pozwolę jeszcze sobie na chwilę dosłownie właśnie przejść do naszej strony, czyli po pierwsze zapraszam Państwa tutaj do naszej strony szkolenia, bo oczywiście tutaj są kolejne nasze webinary, tak jak wspomniałem, mamy już wstępnie KSEFA, znaczy wstępnie, mamy już potwierdzone, tak, że razem z Jankiem poprowadzimy 27 lutego webinar o KSEFie, ale również o CIT-ie 27 marca i digitalizacji, jaka jest przewidywana w tych obszarach, więc serdecznie zapraszamy. Tak jak Państwo widzicie, pracujemy, tak, nad nową odsłoną, jeśli chodzi o naszą stronę, jeśli chodzi o webinary, które tutaj zamieszczamy, a w szczególności to widać właśnie, jak wejdziecie Państwo w kanał YouTube'owy, jeśli wejdziecie sobie na Hogartha, do czego zachęcam, to tak jak Państwo widzicie, jest zupełnie nowa odsłona naszej strony. I to, co najważniejsze. Jeżeli pokazujesz, to nie widać, bo jest końcówka prezentacji aktualnie na. Okej, dobra. Znowu głupotę robię tę samą. Ale dobrze, że jesteś czujny. Dobrze, to jeszcze raz wejdźmy. Czyli tutaj w szkoleniach, tak? Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony hba.hogarth.com.pl/szkolenia, tak? I tutaj mamy najnowsze webinary. To, co wspominałem, 27 lutego to jest KSEF i 27 marca CIT. Tutaj też znajdują się wszystkie webinary. Jesteśmy też w trakcie pewnej przebudowy tej strony, w związku z tym wkrótce ona będzie też nieco przebudowana, jeśli chodzi o jej wygląd. Mamy kanał YouTube'owy, tak jak wspominałem, więc sobie tutaj przejdę. Jak znaleźć nas na YouTubie? Wystarczy pisać YT. Spacja Hogarth, tak? Bardzo łatwo. Od razu nam się wyświetli, klikamy sobie w pierwszy link i pojawia nam się nasza strona YouTube'owa. Też bardzo Państwu dziękujemy, bo tak jak Państwo widzicie, tu mamy dużo wyświetleń, tak? 120, gdzieś tam były nasze webinary po 800, mające 700, 500, więc zdecydowanie Państwo jesteście aktywni. Mam nadzieję, że też Państwo to dostrzegacie i widzicie, że się rozwijamy i staramy się coraz to ciekawsze treści Państwu dostarczać. Mamy takie shorty tutaj, gdzie można posłuchać na temat naszych rozwiązań, takie króciutkie filmiki, które dają taki look and feel tak naprawdę, o czym mówimy w poszczególnych rozwiązaniach.
Ale to, co też jest ważne, to to, że po pierwsze mamy oczywiście aktualności, gdzie zamieszczamy najbardziej bieżące webinary, ale mamy też pewien podział, tak? Mamy podział tematyczny, czyli na właśnie webinary w podziale na tematykę, tak? Akcyzową, KSeFA, obieg dokumentów, podatek u źródła, JPK, podatek cukrowy. Także w ten sposób też można sobie pewne informacje odszukiwać. Ale to, co wspominałem i chciałem też na to zwrócić uwagę, mamy jeszcze dwie sekcje, czyli mamy tutoriale i webinary z partnerami, więc tutaj na przykład wszystkie webinary z Jankiem no, są pod webinarami Hogard DZP. Mamy też tutaj sekcję poświęconą LTCA, Probitowi, bo jak Państwo wiecie, współpracujemy z kilkoma partnerami i z nimi już zwyczajowo robimy te webinary. Natomiast w tej części właśnie tutoriali to chciałem szczególnie zwrócić uwagę, bo tu mamy chociażby Hogard Ewidenci, więc jeżeli sobie tutaj Państwo wejdą w tę zakładkę tutoriale, to łatwo jesteście w stanie sobie odnaleźć, tak, jest cały, są trzy filmiki aktualnie, tak, instruktażowe. Te filmiki są też tutaj opisane, tak, czyli są podzielone na poszczególne sekcje, więc możemy też sobie przeskakiwać pomiędzy tymi sekcjami od razu do tej części, która jest dla nas bardziej interesująca. Możemy to przewijać, możemy sobie tutaj szukać informacji i na pewno jest to korzystne i przydatne, jeśli chodzi o możliwość pozyskania wiedzy. No i to, co też jest istotne i o czym trzeba wspomnieć, to żeśmy pokazywali, oczywiście jest strona, która jest poświęcona ewidencikowi, tak, samemu w sobie, że tak powiem, tak, czyli hba.hogard.pl/ewidencik. To znaczy, znajdziecie Państwo podstawowe informacje i opis programu, ale również, tak, tutaj jest ten przycisk, pobierz demo Hogard Ewidencik. Tutaj mamy login i hasło do bazy demonstracyjnej. Mamy też tutaj zamieszczony filmik instruktażowy, właśnie ten tutorial. Jak sobie na to klikniemy, pobierz, no to możemy aplikację w wersji demonstracyjnej pobrać. Tak, tutaj się pobiera w prawym górnym rogu. Po pobraniu możemy łatwo uruchomić, zainstalować. To dosłownie zabiera kilka chwil. Ja już nie będę tutaj przedłużał, ale tak naprawdę kilkukrotne kliknięcie powoduje, że aplikacja jest zainstalowana i można od razu zacząć z niej korzystać po to, żeby zobaczyć, jak się z aplikacją pracuje. Jeśli jest to dla Państwa przydatne i użyteczne, jeśli Państwo stwierdzą, że to jest bardzo fajny i szybki sposób na rozpoczęcie działania z elektroniczną ewidencją akcyzową, to nic, tylko wystarczy zamówić kod serializacyjny i zacząć korzystać, bo wersja demo po podaniu klucza serializacyjnego zmienia się od razu w wersję produkcyjną ewidencika i można zacząć jak najbardziej działać. Mamy też na harddesku kolegę, który w razie jakichś wątpliwości, pytań też może Państwu pomóc i podpowiedzieć. To tyle z naszej strony w dniu dzisiejszym. Zachęcamy jeszcze też do wypełnienia ankiety. Ja ją za chwileczkę uruchomię i zapraszamy Państwa na kolejny webinar. Także z mojej strony dziękuję ślicznie i oddaję głos Jankowi. Dziękuję również. Dzięki, Jędrzej. Dobrze pamiętałeś o ankiecie, bo to dla nas ważne. Także prosimy o chwilkę i zostawienie informacji o sobie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Miło mi było, jak zawsze, i do zobaczenia na kolejnych już za miesiąc.